i zaraz ruszają. Pamiętajcie, 7 reprezentantów Polski jest komu kibicować Polski. Witam bardzo, Maciej Wieckowski na prowadzeniu. Za chwilę będziemy czytać te naklejki na motocyklach F-48 to Kacper Dudzic. On teraz jest pierwszy, przeda się na czoło. I walczą sobie punkty, ale spysiadka z motocykla, co się dzieje, utraci prowadzenie. A i wyglądało to tak dobrze od samego początku, ale tam dożyło Kacpra Dudzica. Bez niekoźnie wykorzystują do przeciwnicy numer 51, Maciej Wieckowski, on teraz jest pierwszy. Dajcie mu jakieś brawa! Maciej Wieckowski, jest zapisany Leon Sol, numer 20, przypełno przelasowany, teraz ten trudny techniczny fragment, walka niemalże łokieć w łokieć. I już zrzucony powozek, takiej walki będzie mógł wyglądać na pewno znacznie więcej. I Maciek przelatuje teraz przez linię mety, wjeżdża na drugie obrążenie, 4 km do końca tej rywalizacji. Jedno obrążenie, spotkali się na moście, górą. Jako pierwszy w dół z tego mostu powstał Maciek Wieckowski. Przypominamy, w ubiegłym roku wygrał klasyfikację generalną tej klasy właśnie tutaj w Krakowie. No i zanotował świetne wejście w bardzo interesujące sezony w tej klasie. Coraz ciekawiej, coraz straszniejszą uwagą się przyglądamy. Bardzo wzrasta poziom także w tej rywalizacji. Zawodnicy prezentują coraz wyższe umiejętności, coraz większe tempo. Wszyscy bez problemu zazwyczaj dojeżdżają do mety, no i to jest fajne. Przyjemnie obserwuje się rozwój także tej klasy i tej rywalizacji. Kolejne okrążenie na pierwszym miejscu kończy Maciek Wieckowski, motocykl numer 501. Maciek Wieckowski na mocy prowadzą numer 51, numer 27. Czyli zawodnik na drugim miejscu do Alessandro Azzalini z Włoch. On stara się za Maciekiem gonić na razie, natomiast wygląda na to, że Maciek po prostu rozdaje karty i przynajmniej w tej chwili nic nie wskazuje na to, by tę przewagę miał oddać. Za kilka chwil będziemy dublował kolejnych zawodników na razie, ten cenny metr udaje mu się utrzymać. Na drugim Alessandro Azzalini, na załamach szykuje się pierwszy dubel. To Daniel Morbe numer 92, jego już mija Maciek Wieckowski. I będzie dublował kolejnych zawodników. Mamy niebieską flagę, czyli trzeba puścić szybszego. Maciek Wieckowski raz z problemami. Na szczęście udaje mu się wyskoczyć z kamieni, spogląda za siebie, gdzie tam jest Alessandro Azzalini. Ta przewaga jakby nieco stopniała, ale wskakuje na kolejne kółko. Maciek Wieckowski z tą przewagą. Ale mamy 2 minuty do zakończenia tego wyścigu. I teraz Maciek Wieckowski musi mieć się na baczności i zmęczenie na pewno będzie dawało się we znaki. I dodatkowa trudność, która przychodzi wraz z dublowaniem kolejnych rajderów, więc taka pomyłka przy dublu, to może go sporo kosztować po prostu. Na trzecie miejsce bardzo fajnie, mielski kurwali wjechał Hubert Chyla, kolejny z naszych reprezentantów, poza tym fajnie to wygląda. Kilku biało-czerwonych w całości na prowadzeniu Maciek Wieckowski. Hubert na trzeciej pozycji, rozdzielenie cały czas przez Włocha Alessandro Azzalini, jego na gasie. Patrzymy, gdzie jest lider, gdzie jest Maciek Wieckowski. Maciek Wieckowski jest na mostku, teraz z niego zjeżdża, więc będzie zaczynał kolejne kółko. Ależ tam dobranie w powietrzu tempo, niesamowite będzie kolejny dubel. On nie patrzy na siebie, ale Alessandro Azzalini ma no, też sporą stratę, ale wiadomo, w sobie, które wszystko może się zdarzyć, że wypracowane jakże centymetry przewagi potrafią stopnieć wręcz w mgnieniu oka. Ale to jest... Tutaj wydaje się, że Maciek Wieckowski po prostu pewnie jedzie swoje. Mamy tam jakąś sytuację, bo potrzebna będzie pomoc. Trudna sytuacja. Austriak Moritz Burgstaller doznał kontuzji, od razu dał znać marszałom, że nie będzie kontynuował jazdy, będzie mu ciężko także zejść o własnych siłach. Sytuacja jest trudna, jego motocykl unieruchomiony na szczycie jednej z przeszkód. No i w końcu jest pomoc medyczna, trzeba będzie przetransportować zawodnika prawdopodobnie ze skręconą nogą, bo tak to wygląda i grymas na jego twarzy zdradza tego typu uraz.
Więc trzeba to będzie zrobić bezpiecznie, sprawnie, no i tak, żeby jak najszybciej zadbać o jego zdrowie i rekonwalescencję. A czas dobiegł teraz końca. Maciej Wińskowski ciągle na prowadzeniu, więc jak dokończy to okrążenie, czeka go jeszcze jedno dodatkowe kółko. Tutaj musi zachować czujność, mamy taką sytuację na dążą, który przed momentem mówił Tomek. Na szczęście czujnie jest tam Maciej Wińskowski. Trzeba zwrócić też uwagę na mostku. Alessandro Azzarini stracił sporo tych cennych metrów, więc jeśli nic się nie wydarzy, to za moment. Dokładnie po tym okrążeniu, na ostatnie okrążenie wskakuje Maciej Wińskowski i będziemy mogli cieszyć się z triumfu Polaka. Po raz pierwszy przypominamy klasa Europa. Której zmagania właśnie w tej chwili obserwujemy. Tam ciągle powiewają żółte flagi, czujni są marszale i zawodnicy widzą, co się dzieje. A Maciej Wińskowski teraz wjeżdża do sekcji, gdzie zakolejowało się kilku zawodników. Czeka, by nie wpaść w rywal, by nie mieć jakiegoś opóźnienia. Tam linia przejazdu, obrona perfekcyjnie wyskakuje poza tor na moment. Maciej Wińskowski, by nie dostać jakiejś kary tutaj. Objeżdża kawałek trasy, myślę, że nie będzie miało dużego znaczenia. Jeszcze jeden most, jeszcze jeden